Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja z tej strony Robin Skateboard, to zagrajmy w Velaya, historia wojowniczki. Moi drodzy, jak sami doskonale wiecie, szukamy pancerzy, płytek pancerzy zębaczy. No i oczywiście okazało się, że tutaj w okolicy już nie mamy nic. Pisaliście mi, w które miejsca mógłbym sprawdzić, no ale niestety nikt nie podał takiego miejsca, które albo nie jest sprawdzone, albo rzeczywiście tam można znaleźć pełzacze. Oczywiście pisaliście mi o tym, że gdzieś tam w jaskiniach różnych, gdzieś tam w różnych miejscach. No oczywiście już sprawdzałem te miejsca wszystkie mniej więcej, no ale musimy znaleźć ostatnią płytkę. Oczywiście jeszcze zwróciliście uwagę na to, że wilk w dialogu możemy zagadać do niego i wilku nam wtedy mówisz, że możemy zagadać do niego odnośnie tych płytek. Zobaczymy w sumie, co on na ten nasz dialog powie, gdy powiemy, że to strasznie dużo płytek, bo on tam właśnie coś wspomina o tym, więc rzućmy się. Cześć wilku, szybko zagadajmy. Skąd nam wziąć tyle płytek? Przeszukaj jaskinie, kopalnie tej wyspy, tam na pewno można znaleźć kilka pełzaczy. Okej, okay, prędzej zejdę z tego świata, niż zbieram tyle płytek, a mówię to dlatego, że w tej części wyspy nie ma więcej pełzaczy. Jeśli się dobrze zastanowię, także ich tu nie widziałem. A nie możesz iść do Górniczej Doliny? Albo wiem, Bennett musi mieć płytki z pełzacza. On i jeszcze jeden typ, który jako pierwszy wykuł pancerz. Zaraz, jak on się nazywał? A, Gestach. Dlaczego Bennett nie ma takiego pancerza w ofercie? Po prostu nie można tego wykonać na zapas. On musi być wykonany na miarę. Bennett jest nie tylko dobrym kowalem, ale i krawcem. No i powinien mieć płytki. Dowiedz się tego, a gdy będziesz już je miała, daj znać. Dowiedz się tego, jak dobrze. No dobra, okej, okay, trzymaj się. To powinno odblokować nam Bennetta i jego właśnie płytki. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. Widzicie, no, pełzacze, wydaje mi się, że wszystkie wycięliśmy, jakie się da. Tam pisaliście właśnie mi bardzo dużo komentarzy, że właśnie tu Robin, tam Robin powinny być pełzacze. No ale właśnie wszystkie te porady, oczywiście za nie bardzo serdecznie dziękuję, ale no niestety nie były już trafione. Oczywiście wiem wszystko lepiej, tak, no, jak zwykle, trolujące postacie. No, także Bennetta nie wiem dlaczego nie ma w swojej kuźni, cudownie, jak zwykle, Bennett mi chleje gdzieś tutaj w tym, oczywiście, że chleje, co za koleś, która jest godzina, że wychlejecie? 12:30, przerwa obiadowa chyba. Cześć Bennett, czy masz może na sprzedaż płytki pełzacza? Płytki pełzacza? Dobrze słyszałaś, jednakże nie są w ofercie. No i jak, sprzedasz je czy nie? No już moja mała, ale nie są w ofercie, to znaczy za płytkę pierwszorzędnej jakości zapłacisz 100 sztuk złota? Bennett, wiem, że nie możesz mnie ścierpieć, ale to jest za dużo, nawet jak na nienawiść, nie pozwalaj sobie na mrzonki. Zapłać albo znikaj. No, zapłacę tyle, ile chcesz, pokaż mi, ile masz tych płytek. Okej, okay, jedna płytka za stówę. Bezczelnie drogie płytki. Okej, okay, brakuje mi tylko jednej, więc to nie jest najgorsza oferta. No i nowy wpis dzięki temu, cześć, dzięki, trzymaj się, niestety Bennett oszalał. Mam w sumie 12 płytek pełzacza na zbroję. Więc jak widzicie, jedna płytka na szczęście tylko brakła. Coś mi się wydaje, że specjalnie tej jednej płytki mi brakło. To było przeznaczenie o tej płytce. Musiałem to najwyraźniej zrobić, żeby się dowiedzieć właśnie, że Bennett ma płytki, no i Gestat. Więc spoko. Cześć wilku. Jezu, to wziewy straszne. Mam tu 12 płytek pełzacza. Teraz zrób mi pancerz. Czekaj, wezmę tylko jeszcze miarę. O, nie chcesz chyba mi omacywać? A, nie, nie chciałem tylko... To był żart, wiem, że musisz wziąć na miary. W porządku, wystarczy, że cię obejrzę. Myślę, że już mam. Wróć jutro. Okej. Okay. Także jutro powrót, to co? Chyba... O Jezu, te ziewy, ziewy, co? Oni oszaleli normalnie. Więcej tego ziewania poproszę. Miałem do kogoś wrócić po godzinę. A, do Wulfgara, bo on miał przygotować dla nas spreparowany... tak, to się mówi? Spreparowany list do przełęczy Korinis, czy do miasta portowego się właśnie teleportuje. Do miasta, świetnie. Ten liścik dla tych szpiegów cały. Więc chodźmy do Wulfgara, powinien już skończyć swoją robotę. Na to liczę, bo kurde, no ile można pisać liścik, nie? Więc szybko chyczamy, Welcia, dawaj, śmigaj kobieto. Wątek się zagęszcza, bardzo mi się to podoba. Mamy już płytki, dobrze, że Bennett miał tą ostatnią płytkę. Ja wiem, dlaczego tej ostatniej płytki nie mogłem znaleźć, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale jednego pełzacza zabiłem zanim potrafiłem zbierać płytki pancerzy pełzaczy. Nigdy nie wiem, jak to wymawiać. Płytka pancerzy... pancerza. Płytka pancerza pełzacza. Chyba tak powinno się wymawiać. No, ale właśnie, że zabiłem jednego zanim jeszcze potrafiłem zbierać. Dlatego wydaje mi się, że właśnie to też mógł być powódź... to mogła być powódź na moje... na właśnie moje zawirowanie. Dzień dobry, hej! Czy masz już odpowiedź? Naturalnie, oto papier. Okej, okay, do zobaczenia, dzięki. No i co mi to dało?
sieć szpiegowska. Wulgar chce podrobić odpowiedzi i dać przynętę. Drzewo po stronie morza nie powinno być takie trudne do znalezienia. Nie ma ich tam aż tak wiele. Kiedy szpiedzy odbiorą wiadomość, będę szła za nimi, aby zrobić kryjówkę w mieście. Drzewo, tak? Przy mieście? Przepraszam, morzu? Dziwne. Ale okej, znajdziemy oczywiście, bez problemu. No dobra, no jest niby drzewko tutaj. To chodzi o to drzewo? Kurde, no nie wiem. Chyba najwyraźniej chyba musi o to chodzić. Zobaczmy, jak podejdę do drzewa. Od drzewo od strony morza. U, Welka, nie wiem co ty robisz. Welka postanowiła robić chiki bliki. Welcia! No nie powiem, nie mów, że będę musiał cheatować teraz, żebyś tam dobiegła. No, już się bałem. Okej, to ja nic nie robię, ona sama. List umieszczony, zobaczymy, czy ktoś się tu pojawi. Okej. To co, powinniśmy się gdzieś schować, chyba w jakichś krzakach. Ha, schowałem się w krzakach. Nikt nie znajdzie mnie w tym miejscu. Okej, to póki czekamy, napiję się herbatki. I zobaczymy, kto się zjawi w tym miejscu. Nie wiem, czy ja powinienem tutaj czekać, czy nie, ale stwierdziłem, że krzaki to jest dobre miejsce, żeby się schować. Mam nadzieję, że znajdziemy tego łobuza przestępcę. Ciekaw jestem, kto tu się pojawi. W sumie to nie wiem, czy gdzie ja powinienem czekać. O, coś tam ktoś idzie. Okej, zgaduję, że to jest ten nasz łobuz, więc idziemy w krzaki, ale te dalej najwyżej się schowam. O, gdzieś tutaj. Ha! Jakbyś umiała się, Welka, skradać, to byśmy się skradali. Ale ty jesteś taką chudziutką, malutką dziewuszką, to ci te krzaki powinny wystarczyć. Dobra, wcale się nie rzucam w oczy. Może się rozbierzemy? To nie będziemy się... Nie, nie mogę się rozebrać, bo będę gołe cycki mieć. I dupkę. No właśnie, nie możemy. To przez Hivera niestety chyba jest tak, że jak się rozbierzemy, to Welka jest całutka goła, no nie? Uuu, shit. Więc wiecie, to ja chcę, żeby moje odcinki były widoczne dla wszystkich, żeby nie było problemów z jakimiś cenzurami i innymi pierdołami. Okej, widzę już tego bydlaka, który ma mój list. Okej, wpis w dzienniku, zobaczmy. Popatrz, popatrz, więc ten przyjemny człowiek sprzedaje nie tylko rupiecie, lecz szpieguje także dla czarnej frakcji. Zatem idziemy. Okej, zgaduję, że nie mam do niego zagadywać. O cholera, koleś odpalił wrotki i dostał jakieś padaczki dziwnej. Zrobię save'a w razie, gdyby coś się miało podziać złego. Okej, chyba powinien zacząć go śledzić, więc wykonajmy to. Na szczęście mam akrobatykę, więc mam całkiem niezłe hyce. Kto to był w ogóle? Rupert to był? Nie. Znaczy Rengaru? Jaki Rupert? Rengaru. Zobaczymy. Rengaru, no rzeczywiście. Rupert. Dlaczego pomyślałem Rupert? Skąd mi się wziął to imię Rupert? Okej, no zdecydowanie tutaj będziemy mieli wątek. Okej, sieć szpiegowska. Gdzie on pobiegł, ty? Co to miało być? Czy on zniknął? Chyba zniknął, tak. To jest zrobione tak, że niby on wchodzi, wiecie, do tych, do złodziejaszków gildii. Zobaczmy. Facet zniknął gdzieś uchany. Jak to się mogło stać? Gdzie on się podział? Oczywiście on się podział tutaj, w drzwiach. Ale niestety nie posiadamy klucza, więc Hanna, przez to niech inność cię błogosławi. Gdzie zniknął ten mężczyzna? Jaki mężczyzna? Właśnie układałem rzeczy, nikogo nie widziałam. Dokąd prowadzą te drzwi? Z tego co wiem, do starej kanalizacji. Możesz mi je otworzyć? Tak, to znaczy nie. Kiedyś miałem klucz, ale pożyczyłam go przyjaciółce, która już nigdy do go nie odniosła. Niebawem każę Torbenowi zmienić zamek. Muszę się dostać do tej kanalizacji. Dziecinko, tam na dole nie znajdziesz nic oprócz gówna i szczurów. Wierz mi, nie warto tam iść. Muszę tam pójść. No dobrze, jest inne wejście. Kiedy popłyniesz wzdłuż nabrzeża portowego, powinnaś zauważyć inne drzwi, także prowadzące do kanałów. Ale one zapewne też są zamknięte. No chyba, że poszukasz wśród tutejszej gildii złodziei. Gildia złodziei? O, tak, gildia złodziei Cornis miała swoją kryjówkę w kanałach. Do tego dnia, gdy straż się zjawiła i zrobiła z nim porządek. Moja przyjaciółka Cassia wówczas zginęła. Serio? Cassię zabili? Wprawdzie potrafiła cholernie obchodzić się ze swoim mieczem, jednak sama nie mogła się nic skurać przeciwko przewagi liczebnej. W każdym razie możesz porozmawiać z członkami gildii, dając im specjalny znak skinienia głową. Że co? No właśnie, dokładnie tak. Któryś z tych łotrów na pewno ma klucz do kanału. A, nawet nie chcę wiedzieć, skąd o tym wszystkim wiesz. Dzięki. Okej, jeśli chodzi o miecz Cassii, czy to możliwe, że ten złamany miecz mistrzowski należy do twojej przyjaciółki? Pokaż, tak, to jest ten jej miecz. Tu są inicjały. Dam ci 50 sztuk złota, jeśli będę mogła zatrzymać go na pamiątkę. Jasne, dla ciebie wszystko. Miau, kobietki się trzymają razem, pamiętajmy o tym. Jest coś, czego możesz mi powiedzieć o mieście? W sumie to nie chcę nic wiedzieć, wszystko chyba już wiemy. Miło się gawędziło. Musimy zdobyć klucz.
Okej, mam płytki, to tak. Klucz do kanałów. Hanna nauczyła mnie znaku rozpoznawczego gildii złodziei. Kilku złodziei powinno być jeszcze w mieście. A który z nich ma na pewno klucz? Swoją drogą, ciekawa skąd Hanna to wszystko wie. Okej, Rengar był w gospodzie Hanny, a potem zniknął w starej kanalizacji. Niestety zamknął ze sobą drzwi. Muszę znaleźć wejście na dół. Potrzebuję mu znaleźć klucz. W siatce gildii złodziei działało parę osób. Pierwsza osoba, która przychodzi mi na myśl, która powinna mi pomóc, będzie ziomek, co prowadzi knajpę na dole w tej, w dzielnicy portowej. U niego można było tam się najpierw właśnie zagadać i on wtedy, jak chcieliśmy po dobroci dołączyć do gildii złodziei, a nie wydawać wszystkich złodziei w koło, to właśnie od niego dostaliśmy informacje. Okej, no jeszcze, a tak pomijając fakt, to jeszcze jest jedna osoba tam, która powinna mi pomóc. Tutaj Moe nie ma na wejściu, siedzi, chleje. Cardiff, cześć. Bądź pozdrowiony. Pokażę złodziejski gest. Należysz do naszej paczki! Co mogę dla ciebie zrobić? Muszę się dostać do kanalizacji. Potrzebuję do tego małego kawałku metalu. Kawałek metalu znajdziesz w każdym rynsztoku. Bardzo śmieszne. Potrzebuję klucza. Nie wiem, czy mogę ci go dać tak po prostu. Kogo mam więc spytać? To akurat jest proste. Cassia i Ramirez są już pokarmem dla ryb. Właściwie to nie mamy przywódcy. A, kto stoi przed tobą? Jak, co? Powiedz tylko, więc... W takim razie ty nie rozumiesz mnie źle, przecież nawet cię nie znam. Jestem nowym przywódcą, trochę przesadziłam, co tutaj mogę zamówić, przyjdę ponownie. Trochę przesadziłam, albo jestem nową przywódczynią gildii złodziei. Wiecie co, czekajcie, przyjdę za chwilę, zrobię save'a, żeby przypadkiem tutaj nie odpitolić jakiejś kity niezłej. Dawaj, Cardiff, jeszcze raz. Jestem nową przywódczynią gildii złodziei, jeśli mi nie wierzysz, mogę cię przekonać w walce. Hej, no dobra, wierzę ci, to może porozmawiamy o udziałach. Najpierw potrzebuję klucza, żeby obejrzeć główną kwaterę. O wszystkim innym możemy potraktować później. W takim razie masz go, szefowo. I to poszło. Serio, taka ściema. No to gitara siema poszła niezła ściema. Jesteśmy teraz boginiami Corinis, yeah. Najlepsza z gildii złodziei. Okej, to poszło, szok normalnie. Siedź szpiegowska, czekajcie, założę sobie okulary, bo przecież już mnie tak te oczy. Jak się skupiam za bardzo na grze, to mnie potem strasznie przeszkadza. O, od razu. Lepiej, Rengaru był w gospodzie Hanny, a potem zniknął w starej kanalizacji. Spoko. Ekwipunek za chwilę. No to co? Mamy wątek zorganizowany. A czekajcie, odszczepieńcy. Daj im palec, a schwycą całą rękę. A, okej. Okay. Dobra, mamy klucz i to chyba jest kluczyk. Zaraz sprawdzę. Klucze. Klucz Orlana, klucz do skrzyni. Magazyn, klucz do skrzyni w magazynie w porcie. To nie to. Klucz pasuje do skrzyni. Chwila, no to co jest? Wszystkie klucze? Nie wiem, okej. Okay. Zgaduję, że będziemy mogli wejść już teraz. Chyba dostałem kluczyk ten, co trzeba. Miejmy nadzieję, że to pomoże nam się dostać już do kanałów i będziemy mogli kontynuować ten wątek. Przy okazji oczywiście w trakcie jest montaż nowej zbroi dla Welci. Będziemy w tym jeszcze odcinku mieć nową zbroję. Bardzo lubię takie motywy, gdy właśnie jakiś nowy pancerz, nową zbroję właśnie, albo jakiś mieczyk lub łuk, coś takiego dostajemy. Właśnie zawsze w RPG-ach mnie najbardziej to jarało, jak właśnie jakąś nową, lepszą broń znajdowałem albo pancerz. To do tej pory w sumie we wszelkich grach mi bardzo to ciągnie mnie właśnie do grania, no nie? Jak właśnie są jakieś nowe pancerze, bronie i właśnie mogę na przykład założyć, to wiecie, tak od pancerza dosłownie gram często w jakieś gry, RPG i tak dalej. Właśnie pamiętam, że w Diablu zawsze wbijałem poziomy tylko po to, żeby móc zakładać nowe ekwiponek i tak dalej, nie? Okej, okay, mamy sporo szczurków, oczywiście wszystkie wyklepię. Z nich zbierać w sumie nie musimy nic, możemy się porozglądać, tu będzie więcej tych szczurów oczywiście. Wyżynka szczurów na pełnej, deratyzacja moi drodzy. Tak, deratyzacja to jest ze szczurami chyba tak. Kuferek, niestety Bezi już opróżnił go, och, cholera Bezi, szybszy ode mnie. Okej, okay, u Beliara możemy oddać w sumie punkcik many za hajs, ale hajsu mam jak lodu, więc nie potrzebuję. Miksturka, świetnie, miksury za to bardzo chętnie, szacunek, dziękuję. Okej, okay, tu po drugiej stronie coś zostało. Chyba Bezi też się już przyciskał. Wiecie, tu można przejść sobie tym zmianą chrząszczyka, w razie gdybyście nie wiedzieli. Tylko właśnie zawsze się zastanawiałem, czy... O, strzały. No tak, strzały oczywiście również mogą być. Więc nie chciałem. Właśnie nie pamiętam, czy tutaj trzeba zrobić... Znaczy, można to przebagować się przemianą, czyli po prostu podchodzicie jak najbliżej się tylko da do tej kratki, klikacie Enter, odmieniacie się, jesteście. Ale wydaje mi się, że chrząszczykiem można normalnie wejść sobie tutaj, widzicie? Jest taka dziurka w tej kracie, tam na dole i jak idziecie tą kratą cały czas, to wydaje mi się, że normalnie chrząszczykiem powinno wam się udać wyjść po drugiej stronie. Oczywiście pamiętajcie, żeby kupić dwa takie zwoje, ewentualnie jeśli macie
magiczne tambury, no to się wyteleportujecie, więc wystarczy wtedy tylko jeden chrząszczyk. No, także tak. A tam jest oczywiście, z tego co pamiętam, w Gothicu 2 tabliczka kamienna chyba? I jeszcze coś tam jest, ale teraz nie pamiętam co, także nie będę was skłamać, najlepiej zagrajcie i sami sprawdźcie. Nie pamiętam po prostu, wiecie, no tyle w Gothicu rzeczy, że ciężko czasami spamiętać. Ale fajnie, widać przesmyk ten do tego zamkniętej komnaty, tak jakby. Fajnie to wyglądało, nawet nie zwróciłem uwagi, że tak. Strażnik miejski, no to ciekawe. Będziemy musieli sobie z nim pewnie poradzić, zobaczcie, tutaj są te drzwi, za którymi znajduje się ta najcięższa do otwarcia skrzynia w Gothicu 2. O, mogę je otworzyć, świetnie. Tu jest taka skrzynka. I to właśnie oryginalnie oczywiście, tak? To nie chodzi o modyfikacje i tak dalej. Jeśli zagracie w Gothica 2 Noc Kruka, to właśnie ta skrzyneczka jest najcięższą skrzynią do otwarcia, z tego co pamiętam. Chyba jest 20 lewo-prawo kombinacji w niej. Tak mi się przynajmniej wydaje, wiecie. Też nie mam pewności, bo ostatnio tą skrzynkę otwieram jakiś czas temu. Ale właśnie jest jedną z tych cięższych, gdzie trzeba się naprawdę, o Jezu, naklikać lewo-prawo i nie zawsze wychodzi. Okej. Bębniarz na górze, a tu mamy jakiegoś bydlaka. Zrobię save'a, pozwólcie. Nie wiem, co to za save Velaya jest, ale spoko. 15 stycznia, który dzisiaj jest? 17. Okej, okay. Skasuję tego save'a może. Zrobię save'a normalnego. Zresztą, mam szybki zapis w razie czego, no nie? Też dostępny, więc spoko. Okej, okay. Cześć. Pek, hej. Stój, ani kroku dalej. Bo co? Bo inaczej będziesz miała duży problem. Czego tu szukasz? I zastanów się dokładnie. Twoja odpowiedź musi się mi podobać. Chciałem się tylko rozejrzeć, chcę się widzieć z przywódcą gildii złodziei, przyszedłem tu zlikwidować tajną organizację szpiegowską, przyszedłem tu odpocząć. Dobra. Chcę się widzieć z przywódcą gildii złodziei. Gildia złodziei trochę za późno, gildia już nie istnieje, zadbał to pewien zabawny typ. Brodziliśmy wtedy we własnej krwi, ale tak naprawdę przyszłaś tu na przeszpiegi, nieprawdaż? Chcę sprawdzić, co stary Pek tu robi. Nie mogę do tego dopuścić, ani... Ale zanim umrzesz, powiedz mi, dla kogo pracujesz? Ja stoję po właściwej stronie, a ty złamałeś swoją przysięgę, dlatego cię zabiję. No dobra, Peku. O, Pek jest mistrzem w broni jednoręcznej. No, grubo. Grubo na pełnej, ale oczywiście takich cieniasów to ja leję na śniadanie. No, oczywiście jak te cieniasy mi nie oddają. Wiecie, jak to działa. Okej, okay, Pek. Jakbyś przestał penisić, to by było prościej. Świetnie, Welcia. Ale ten twój damage Welcia to tak 2 na 10. Z łuku byśmy szybciej go załatwili. Ach, kurde, cholera. On też ma kryta sążnego. No jak mówiłem, jest mistrzem, więc wiadomo, że będzie boleć. Daj Welka. O, teraz byśmy mogli go trafić. Właśnie jak on podbiega, to wtedy można go trafić bez problemu. Znaczy no, nie jak podbiega, tylko jak biega w kółko między... Znaczy wiecie, biega kroczkami w bok. Ojej, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, no. Jak tak obiega nas, o właśnie, obiega. O właśnie, w tym momencie można mu zadać damage, tylko to też na większych powierzchniach lepiej działa, no nie? Okej, Peku. O, kurde, no, mogłem dać cios do przodu. No nic. Dawaj, Welcia, jeszcze strzał w gościa. O hej, no serio? Zabił mnie, no ja! Jezu, tak blisko byłem, jeden strzał wystarczył, oczywiście musiałem zginąć. Czemu nie? Jak zwykle. Och, cholerna bydle. Skubaniec ma dużego kryta, niestety. Zestrzelę go z łuku chyba i tyle. Okej, okay, nie wiem, czy można zrobić tak, żeby on przeżył, czy nie. Chciałem się rozejrzeć, przynajmniej zlikwidować tajną organizację. Ale zobaczymy, jak na to zareaguje. Jesteś bezczelna, wchodzisz tu i od razu mnie osądzasz, ale masz rację, jestem szpiegiem. Teraz poczuć smak mojego miecza. No, no fajnie grożę mi dałaś w ogóle możliwość obrony, czy czegokolwiek. Okej, okay, wydaje mi się, że tamta odpowiedź była trochę lepsza jego, więcej wnosiła do sprawy. No to wiadomo, Peg jest z organizacji, oczywiście jeszcze raz, o strzała, dzięki. Właściwie to dlaczego ja miałem zwyczajny strzał, wybuchowy bym sobie założył na tą okoliczność, bo jednak taki pojedynek z Pekiem może nie być zbyt miły. Okej, okay, Peg, bla bla bla, chciałem się widzieć z przywódcą. Okej, okay, dobra. W tył, zwrot i no tak, F5 zrobię. Będziemy musieli Peka zastrzelić, tylko skubanie niestety, no kurde, ale bydlak. Ach, słabo, słabe przedstawienie, F9. Dobra, z łuku go po prostu zastrzelę, będzie szybciej, no bo jak będę go musiał bić, 3 strzały z łuku wystarczą, Belcia. Dawaj, wierzę w ciebie. W sumie to najlepiej będzie, jak przestanie pościgu i wtedy odwrócić się mu, sprzedać strzałę, nie? Śmiertelna strzała, yeah, to mi się podoba. Okej, okay, no to co? Dorwę cię jeszcze! No to chodź, bydlaku. No Welka, ale byś trafiała jak strzel... Co to jest? W ogóle Welka nie ma założonych strzał, serio? Co to było? W ogóle najlepsze, a macie animację strzelania? Ostatnie 5 minut zapisałem przypadkiem. Kurde, nie o to chodziło. O Jezus, no.
Velka, fajnie by było, jakbyś jednak skorzystała. No zobaczcie to w ogóle, ta z tą ognistą strzałą. No co ty robisz, Velka? Chryste panie. No nie miecz, tylko łuk. Wyciągnij to. No nie, nie chowaj. Weź wyciąg ten łuk i wal w gościa. Pięknie, jedna strzała, druga i trzecia. No jeszcze jedna, dobra, zmarnujemy. Mogą być i cztery. No wow, udało się. Szok i zdziwienie normalnie. Klucz do piwnicy w gospodzie, świetnie. Udało się. Co prawda pół kapy straciliśmy i strzałę niepotrzebnie. Mam nadzieję, że tamtą strzałę będę mógł podnieść, to wtedy tak jakby nadrobimy sobie. W ten sposób też możecie kopiować sobie właśnie strzały w ten taki głupi dosyć sposób. Widzicie, strzały, które zostają upuszczone tak jakby, czyli na przykład jak giniemy z łukiem w ręce, po zapisie i w czytaniu się są w tym samym miejscu. Tak jakby ten zapis jest, nie wiem, kopiuje właśnie tą strzałę. Nie wiem, jak to ładnie wytłumaczyć, ale no na przykład jeśli chcecie sobie skopiować te ogniste strzały, to z wyciągniętym łukiem dajecie się zabić i później właśnie strzałę normalnie znajdziecie. Okej, okay, widzę, że rzeczywiście to miejsce zostało tutaj ostro zapomniane. Wszędzie jakieś pajęczyny, nic fajnego. Okej, okay, zobaczmy, czy złodziej również obrabował bezi, czy zostawił w spokoju. Zostawił w spokoju. Prawo, tak, prawo, 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 lewo, lewo, prawo. Standardowa skrzyneczka, 50 zł, dziękuję. Jeszcze tutaj lewo, 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 prawo. Okej, okay. 100 HP, HP, GP, 100 GP i pucharek. Yeah. Dobra, czy coś jeszcze? Obrazy, worki, wszystko jest. Jeszcze jeden kuferek. Lewo, ach, lewo, prawo, 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 lewo, lewo. Okej. Okay. No i trochę strzał plus jeszcze hajs. Świetnie. Dobra, no i jesteśmy już teraz przed momentem kulminacyjnym, czyli gildia szpiegowska. No niestety to już nie złodziejska, tylko szpiegowska. Zdecydowanie. Sejwa strzelimy i zobaczymy, co nas czeka. Mam nadzieję, że Velcia poradzimy sobie z jakimkolwiek... Siemano, Rengaru. Jesteś jakaś reklamacja na mój towar? A może zostałaś przyłapana na kradzieży kieszonkowej i musiałaś uciekać? Nie, czekaj, wiem, chciałaś zaczerpnąć tu na dole świeżego powietrza. Okej, okay, koniec z tymi gierkami. Jeśli powiesz mi, kto jeszcze jest w siatce szpiegowskiej, zostawię cię przy życiu, a jeśli dobrze pójdzie, to po 15-10 latach coś tam. Ale przynajmniej będziesz żywy i dalej będziesz mógł sprzedawać swoją tandetę. Decyduj się. Zostałem tego zmuszony. Nie chciałem się w tym wszystko angażować. Pek złapał mnie na gorącym uczynku i... I co teraz? Postawił mnie przed wyborem. Albo w więzienie, albo będę im pomagał. Oni czczą Beliara. Początkowo myślałam, że to nie groźni szaleńcy, ale potem okazało się, że oni pochodzą do tego bardzo poważnie. Kto jeszcze jest w to zamieszany? Wiem jedynie o sobie z Górnego Miasta i o odźwiernym Cardiffa, Moe. A przywódca musi być grubą szychą. Obywatel z Górnego Miasta i ta gruba ryba zawsze byli zamaskowani, więc nie wiem, kim są. Więc już nie wiem naprawdę. Puść mnie, mówię prawdę i w ogóle. Tak sprytnych chłopaczek jak ty. Zapewne szpiegował tych zamaskowanych ludzi, czyż nie? Jasne, to znaczy nie, no przecież w sumie dobrze znasz się na naszym fachu. Ale w tym przypadku niewiele mogłem odkryć, bo strażnicy nie chcieli mnie wpuścić do Górnego Miasta. Strażnicy są bezlitośni. No dobrze, powiedz, pójdziesz teraz do Wulfgara, wyznaczy ci odpowiednią karę. Powiedz mu, że ja ciebie wysłałem. Pamiętasz, że w więzieniu coś tam. Dziękuję, jesteś naprawdę miła dla starego biednego oszusta. Jeśli będziesz chciała, możesz mnie odwiedzić. Na pewno się ucieszę. Okej, do zobaczenia. Okej, Rengaru podda się w ogóle karze dobrowolnie? Ach, wydaje mi się, że to ściema na pełnej. Ale okej, mamy jakiś trop dalej śledztwa naszego. Coś mi się przypomniało, ale wyleciało z głowy. A, od Izgarota dostałem w końcu tam jakiś święty młot czy coś? Czy ja już ten młot zdążyłem opchnąć jakiemuś handlarzowi? Bo on mi miał dać młotek, żebym mógł popsuć tę kapliczkę Beliara. W sumie możemy pójść do kaplicy Beliara i zrzucić okiem, czy mogę coś z nią zrobić. Lewo, prawo, ach, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Mhm. No i tutaj mamy trochę jakichś fajnych... Duża kula ognia, o, fajny zwój. Może się mi przydać później. Okej, okay, to możemy skoczyć od razu do... A zobaczymy, co Kasia zawsze czytywała. Zobaczymy, czy Velcia coś przeczytasz. Sztuka walki. Najlepszą obroną jest atak. W każdym razie przeciwko zwierzętom i bestiom. W każdym razie. O, nawet jest napisane poprawnie. Bez bądź po środku. No nie, Rengaru poszedł na górze, bo słychać było otwierane drzwiczki. Okej. Okay. Skoczę do tej kapliczki Beliara zobaczyć, czy mogę je niszczyć. Jeśli mogę niszczyć kapliczki Beliara, to wtedy spoko. To będziemy wtedy mogli je pójść poniszczyć. A jeśli nie, to pewnie będę musiał się udać do Izgarota po to, aby właśnie ten młoteczek mi dali. Dobra, tutaj pek leży. Co to było? Strzała jeszcze jedna, świetnie.
Ale to była zwykła strzała, więc nic fajnego w sumie. Dobra, to co? Zobaczmy od razu kapliczkę Bliara. Czy mogę ją popsuć? Czy ona będzie działała normalnie? Hello? Okej, modlitwa tylko chyba jest niestety. Chcę się pomodlić i złożyć punkt. Oczywiście nie chcemy tego robić, zdecydowanie nie. Beliar Łobuz. Okej, miksturkę hits. Przegapiłem ją wcześniej. No i dobra, możemy spadać. Normalnie już bez biegania sobie polecimy do miasta portowego. Wyjdziemy. Możemy pójść do Moe w sumie możemy iść i zobaczymy co na to wszystko Moe. Od razu do Wulgara chyba powinienem najpierw iść. Hej, odźwierny. Masz pozdrowienia od Peka. Od Peka? Czego on chce i dlaczego przysłał ciebie? Przysłał mnie, ponieważ muszę wyłapać szalonych wyznawców Beliara. O cholera, spadam! Okej, Moe. Moe. Będę sobie za tobą chycał. Zobaczymy, dokąd mnie zaprowadzisz. Mam nadzieję, że gdzieś w jakieś fajne miejsce. No, zastrzelimy go pewnie koniec końców, ale zobaczymy, gdzie się Moe będzie chciał schować. Czy w górnym mieście, czy gdzieś indziej? Okej. Nie no, w górnym mieście. Moe, taki obdartus w życiu. Co ja mówię? Przecież rzeczywiście, że nie będzie do górnego miasta bieg. Okej. O, co? To wszystko? Niech to trzeba wiać. No trzeba. Okej, czyli on po prostu będzie zwiewać w tej z powrotem. Nie wiem, czy bicie go tak na oczach wszystkich ludzi to jest dobry pomysł, no ale okej. Zobaczymy. Pewnie pobiegnie w to samo miejsce. Złoję mu skórę najwyżej i zobaczymy, jak na to wszystko zareaguje. Pewnie będzie tak biegał w tej z powrotem. No, lepiej go zbić w dzielnicy portowej niż na oczach strażników, nie? Okej, chyba za chwilę powinien... A nie, zobaczcie, biegnie gdzieś indziej. Okej. No zobaczymy, gdzie się zatrzyma. Co, do morza? Dobra, tu się zatrzymał. Okej, Moe. Dobra, zapiszę się i spróbuję do niego zagadać. Jeśli będzie próbował ucieczki, to mu zdzielę papę. Okej, no nie mogę z nim kliknąć, pogadać, więc... Kurne gnoju, chodź tu! Ej, nie mam czasu na ganianie się z tobą. No i gdzie ty biegniesz, chłopie? Co to ma być? Okej, na szczęście trafiłem. Nieźle. No raczej. Gin. Dostam gin. Napiję się wasze zdrowie za to. Zdróweczko. Z mojego kropkowego kubeczka. Nie chciałbym go zabijać na oczach Brahima. Tak, ty się Brahim nazywasz? Tak, Brahim, który mapy robi. Nie chciałbym mu robić syfów w chacie po prostu. No, zwłaszcza, że tak się przygląda na całej sytuacji. Moe, hej. Moja głowa. No słuchaj, pobiłem cię i co? Dalej będziesz uciekał? Okej, chyba muszę go zabić. Cholera, tylko gdzie ja to zrobię? Tam są strażnicy, jak zobaczą, że zabijam człowieka, to będzie lipa. Najlepiej byłoby go zabić tam w dzielnicy portowej. Może nie rzuci się na mnie całe miasto od razu. Ale tam przed miastem znowuż go zabijać, to przecież tam strażnicy są, oni od razu będą, wiecie. O nie, zabiłaś człowieka! I od razu tam gitarki wyciągną i zaczną mnie bić po głowie. No nie wiem, zobaczymy. Sobie. Moe. Okej, Moe tu się zatrzyma, tak właśnie, będzie sobie tak stał. A niech to! O, dobrze Moe, biegnij w drugą stronę, pięknie, o to chodzi. Oj, biegnij stary, biegnij, najszybciej jak tylko potrafisz. Tak właśnie bym krzyknął, gdybym w świecie Gotika siedział. No w sumie, o nie, tam nie biegnij. Dobra, masz strzała. Welka! No nie, zapomniałem zmienić strzały, oczywiście, a ty kurde głupiak pipczo nie umie strzelać. F9! Przed chwilą się zapisałem, zanim zrobię tą głupotę. Chyba najpierw zmienię strzały na normalne, bo przecież tych ognistych to jak mam tyle co nic. Dawaj Welka, zakładaj normalne. Fajnie, okej, no i godzimy tego ciołka. Gorzej, że jak on pobiegnie na farmę, to będzie trochę ciężka sprawa z jebnięciem go. Wiecie jak to działa? O, Welka w ogóle po drzewach, co to jest? Welcia, proszę cię. Okej, no pobieg teraz trochę inną drogą. Nie wiem co on robi, ale świetnie. Moe, trafimy go Welka, czy tak 2 na 10? Cholera. Skubaniec jest całkiem szybki. A Welka niestety z łuku, mimo że strzelać potrafi, to najwyraźniej ruchome cele idą jej, no, niezbyt dobrze. W sumie to można by było go po prostu dziabnąć. Dziaba mu zrobić. No i gdzie biegniesz, gnoj? Chodź, kurde. Kurde, łobuz. Jak cię zaraz dzielę w papę, skończy się zabawa. Musimy go wyprzedzić. Daj Welka, tylko dziabnij, pięknie, dobra. I teraz go dobijemy po prostu. A w sumie możemy go dobić normalnie mieczem. O, gin pajacu. Okej. No i sieć szpiegowca, pierwszy z sieci wykończony. Moe chce się ulotnić, muszę go dogonić i zabić. Moe jest martwy, nie chciał przyjąć żadnej alternatywy. Nic nie można już z tym zrobić. Oczywiście. Welka, zwłoki Moego będą tu gniły w polu, a my biegniemy. Spoko, czyści jesteśmy. Wykonujemy tylko zadanie dla lorda. Tam Andre chyba teraz siedzi, więc co? Co zrobić? Takie życie. Okej.
No i jeszcze mamy grubą rybę i jakiegoś gościa z Górnego Miasta do odnalezienia. No tutaj może być ciekawie dosyć. Okej, ale najpierw bym poszedł sobie do Wulfgara zapytać się, co nocy całej sprawie sądził. Chociaż wydaje mi się, że on tam właśnie nie będzie jakoś bardzo chętny do gadania. No i oczywiście się prześpimy i pójdziemy najpierw do po nasz nowy pancerz, a później do Izgarota skoczymy, zobaczymy właśnie, czy ten młotek jakiś dla... A nie, bo ja chyba, żeby ten młotek zdobyć, to muszę wykonać właśnie jakieś zadanie znowuż. Tak mi się wydaje, ale zobaczymy. Okej, zobaczmy, co Wulfgar na temat całej tej sytuacji sądzi. Pochycamy sobie. Dawaj, Welcio, zasuwaj. Zobaczymy, co tam ciekawego. Okej, i co tam Wulfgar? Hej. Okej, widzę, że sfochowany się na mnie patrzy. Dzień dobry, do zobaczenia. Okej, nic ciekawego, to co, lecimy do... W sumie to poszedłbym najpierw spać, a zobaczymy, co Wulfgar ciekawego powie, jak go odwiedzę w więzieniu. No, Welcia, dawaj. Gdzieś tu powinien siedzieć, o. Przepraszam, czy jesteś kupcem z zamorskiego kraju, z gildii Araxos? Skąd to wiesz? Po prostu powiązałem ze sobą kilka informacji. Przypadkiem mam tu pierśń właśnie tej gildii w torbie i przypuszczam, że należy do ciebie. Tak samo szpadę z wygrawerowaną literą F. Więc myślisz, że będę cię błagać o oddanie mi tego? Pierścionek stracił dla mnie swoją wartość, a nie mogę sobie tu niestety pozwolić na broń. Okej, trudna kradzież mieszka bardzo chętnie, ale widzicie, darmowe doświadczenie i starą monetę otrzymałem i 500 doświadczenia i w ogóle, o mój Boże. Właśnie, przecież tych starych monet trochę mi się zebrało, a przecież mogę tam u Onara je ziomkowi sprzedać. Okej, Fernando i tak dalej, a gdzie się podział Rengaru? Czyżby nie poszedł do kicia? Nie widzę go. No nie wiem, mógłbym otworzyć oczywiście cele, ale czy mnie to interesuje? Aktualnie nie. Okej, spadamy się przespać. Myślę, że do południa kolejnego dnia będzie okej. Pójdziemy po zbroję, pójdziemy zobaczyć, czy tam Izgarot coś ma do powiedzenia. I myślę, że będzie całkiem okej. Więc hyc, szybko. Niczym sarenka. Yeah, cześć Hana. Hana, mogę otwierać drzwiczki? Mogę, świetnie. Więc teraz już jesteśmy, już nie ma dla nas miejsc normalnie, w których byśmy nie mogli być. Oczywiście do mojego ulubionego łóżeczka, do wschodu słońca nie do końca o to chodziło. Ale może być wschód słońca, mam nadzieję, że Izgarot tam śpi przed tym klasztorem. I do gospody myk, dawaj Welcia. Dobra, tutaj już sobie siedzą. Wilczek, wstawaj, szkoda dnia. Powiedz mi, że ma... O Jezu, Welka, co ty robisz? Jakiś leparkur dla Łody. Cześć Angar, nie będę cię budził. Jezus, te wyziewy. Tu Gan śpi? Ty, a gdzie Wilku? Wilku na polowanie pewnie poszedł. Chyba, że nie wiem. Ty, co jest? Czego diabła chcesz? Ty mnie pytasz? O, patrzcie, mówiłem. Kurde, Wilk to jest dobry ziomek, nie? Z samego rano już na trening. Czy pancerz już jest gotowy? Wygląda wspaniale. Pobiłem samego siebie. Załóż natychmiast. Chcę zobaczyć, czy ci pasuje. Pasuje jak ulał. Ile się należy? Dla ciebie 100 sztuk złota i kolacja. W końcu pierwszy raz zrobiłem taki pancerz dla kobiety. Zapłać, kiedy będzie ci pasować. No i widzicie, Iwo Wilk jest git majonez. Znaczy wiecie, no to co prawda nigdy za takie pancerze nie chciał hajsu. No ale proszę cię. Dobra, idzie, z Wilkiem idę na kolację normalnie. Nie, no Wilczek szacuneczek. Bardzo fajna postać. Oczywiście, mam tu twoje 100 sztuk złota. Do tego odpowiednia kolacja. Pozwolę ci się zajadać, zasłużyłeś na to. Daj wyszukaną kolację. Hej, dzięki, to jest to. A ja myślałem, że my pójdziemy do knajpy, nie wiem, zjemy coś dobrego, spędzimy miło wieczór. A ty Wilk tanki jesteś, nawet nie ten. Zresztą dałem ci na śniadanie kolację. Nie masz włocha? Kiedyś było lepiej, wiadomo. Dzięki wielkie, Wilku. No i moi drodzy, nasza nowa zbroja. O kurde, ale wygląda zajebiście, ej. Myślałem, że nie będzie taka wypasiona. Muszę sobie zoomować trochę, dawaj Welcia. Okej, na fulla zoomowałem. A, to nic nie daje w sumie. No, powiem wam, że wygląda super. Świetne, świetne są te naramienniki potrójne. No wyglądają tak, że Welka od razu taka się robi, nie? Koks kobieta. Nie, jest świetnie, zbroja jest idealnie po prostu. Lepiej bym sobie jej nie wyobrażał. Jak widzicie, ochrony dostaliśmy bardzo dużą ilość. Co prawda przed ogniem i magią straciliśmy troszeczkę, ale no przede wszystkim broń i strzały. Tutaj ochrona jest sążna. No więc moi drodzy, mamy super ochronę. Wyglądamy teraz jak jakiś kurna Transformers dorobiony na pełnej. No ale, ale, dobrze i tak, nie ma co narzekać. Chodźmy jeszcze do Izgarota, zobaczymy czy Izgarot coś tam ciekawego nam powie. No ale Welka nawet lepiej chyba lata w tej zbroi. Wiecie, takie skrzydła ma na barach, to wiecie, odpala się i leci. Nie no, żarty żartami, ale dobra, zobaczmy czy Izgarot coś ciekawego powie. No nie wiem, jakiś tam młotek miałem, tak? Mam nadzieję, że tego młotka nikomu nie opyliłem, no nie? Za 50 zł. Bo jak ja questa teraz zrobię? Cześć, Izgarot. A, zioło palisz z samego rana. O, ty skurczysynku. Mój ukłon wielebny. Z brzucha. Okej, moc... Mam amulet, mistrzu. O, widzicie.
Mam amulet, mistrzu. Doskonale, moje dziecko. W imię Innosa weź tu młot, idź i wykonaj swój obowiązek. Wyruszam w drogę. Bardzo dobrze, ale bądź ostrożna. Beliar nie pozwala ci tak łatwo zniszczyć swoich kapliczek. Przygotuj się na walkę ze stworzeniami mrocznego boga. Widzicie. Wiesz, gdzie mogę znaleźć lokalizację kapliczek? Łącznie jest ich 5. Jedna z nich wydaje się być gdzieś w Korinis. Druga jest poza miastem, prawdopodobnie w jaskini, dobrze ukryta przed spojrzeniami prawowiernych. Poza tym moi bracia wytropili jedną daleko na południowym wschodzie, dziwnym trafem bardzo wysoko. I założę się, że Stark Sardas też wzniósł jedną dla siebie. No dobra, dzięki wielkie. Zobaczmy, co ty masz tam. Czyli widzicie, ten amulet okazało się... tutaj pierścień oświecenia, bardzo spoko. Okazało się, że ten amulet, który tam wcześniej znalazłem tego goblina złodziejaszka... program nauczania ważnego członka rady. Magia ognia dla początkujących. A, to nie. Okazuje się, że ten amulet z tego, który przypadkiem znalazłem... młot, moja córko, zwróć po zakończeniu twojej misji. Oczywiście. Okazuje się, że właśnie ten... A zobaczmy ten młotek, gdzie on jest. Że to właśnie, tu jest młot. Święty młot dostałem. O kurde, serio, dali mi święty młot, a jak będzie chciał sobie święty młot złałować, to go cały zakon gonił. I po całym Korinis zlatali. Dobra, ale kurde. Czyli przypadkiem znalazłem ten pierścień potrzebny do zdobycia młota. Widzicie, czasami parę przypadkowych sytuacji, które tworzą nam późniejszą właśnie spójność, całość i w ogóle przyjemność taką. Ale fajnie, to było warto tam się przejść. Udało nam się zdobyć ten młotek do niszczenia kapliczek, więc myślę, że w kolejnym odcinku kapliczki na pewno będą rozbijane przeze mnie. Widzicie, sieć szpiegowska nam została, gromada bestii, to jeszcze nie koniec gnojki. Okej, Lorda Andre, zagrożenie zostało wyeliminowane, ale co? Ja dawniej znałem pokolenie karne i teraz mam pomóc paladynom pobić orków. Możemy pójść oddać to zadanie, zobaczymy jak Lord Andre zareaguje. Do miasta portowego oczywiście. Jak widzicie, regeneracja many dalej działa i to jest chyba najfajniejsza z rzeczy po prostu w tym modzie, nie? No bo ja tak naprawdę używam tylko magicznych tamburyn, a no kurde, nie muszę dzięki temu używać w ogóle mikstur many. Bo co się przeteleportuje, to za chwilę zobaczcie, już będę miał pełną tą manę, nie? A nie, no 10 na 13, no już bym mógł się teleportować normalnie. Zajebiście. Okej. Idziemy się pochwalić naszym wyczynem, że orków wytłukłem. Kurde, no ciężko nie było w sumie, ale łatwo też, nie ma co narzekać. No i muszę znaleźć te szychy grube w górnym mieście i zobaczyć, kogo posądzić o ten... O, Lord Andre też ćwiczy i w ogóle tak sobie na wejściu, no to ciekawe, powiem wam. Nie myślałem, że Lorda Andre znajdę z samego rana. 6.13, a ten już... Mówię wraz za szacunku, Lordzie. Czy wypełniłeś wszystkie zadania? Nie, w takim razie nie stój tak, tu zrób coś. Okej, jeśli chodzi o siły zbrojne... Siły zbrojne orków i jaszczuroczłeków odeszły do Beliara. Zlikwidowałem cały obóz. Naprawdę jesteś wojowniczką Innosa. Niewielu ludzi z mojego zakonu mogłoby tego dokonać. Więc zakończyłem to proste zadanie i dostałem tylko expa. Myślałem, że Lord Andre będzie bardziej wdzięczny za to, że wytłukłem całą armię, która zagrażała miastu, ale jeśli tak ma to wyglądać, to spoko. A, tajemnica stali. Wulgar ma gdzieś zapasy żelaza. Oczywiście nie chcę odkryć kart, ale czy ktoś tu niedawno nie chełpił się tajemnicą stali? Nie wiem, kto tam się chełpił tajemnicą stali, Ognik. Stary Jack zaobserwował latarnie morskie rozmnażające się ogniki. Co jego zdaniem może zmylić? Zajmę się tym, chociaż od kilku miesięcy w tym porcie nie było żadnego statku. W sumie to czemu by nie? Możemy się przepłynąć na plażę. Znaczy, nie wiem, czy te są na plaży, te ogniki, tam na tej plaży, gdzie siedzi ten Skip, tak? Skip chyba tam siedział, ale możemy się przebiec i zobaczyć, czy tam są jakieś ogniki. Możliwe, że się zrespiły w momencie, gdy brałem questa, bo wcześniej, gdy tam byliśmy, to chyba nic tam nie było. Więc szybko zapis, zanim hycimy do wody. Wejcia, dawaj. Dwie reczki lecimy i jak spimy, hyc, yeah, pięknie. Zaraz pójdziemy komuś pierdzielić. Głupie ogniki, takie są cwane. Dobra, napiję się. No i sensowny całkiem dzisiaj odcineczek, widzę. Mi wyjdzie. Sporo udało nam się załatwić, ale jeszcze sporo przed nami. Chociaż bez przesady znowuż nie aż tak sporo. W drodze powrotnej zahaczymy o kapliczkę Beliara, oczywiście, żeby już mieć z głowy tą tutaj korinisową. Rzućmy okiem, czy są tu jakieś ogniki. Czy tylko się wydawało może naszemu przyjacielowi. Chyba, że tutaj... jest rzeczywiście jakiś ognik, już go widzę w oddali. Ale tylko jeden ogniczek. Ogniki są bardzo fajnymi przeciwnikami. W ogóle wielki ognik, on może nam zrobić krzywdę, może oczywiście, jak to wiadomo, przeciwnik w grze, no nie? Akurat, tylko że właśnie z ognikami się ciężko walczy dosyć, bo są trochę właśnie ciężkie do trafienia, jak widzicie. Welka ledwo co daje radę.
Okej. Okay. Oczywiście łukiem byłoby chyba prościej, z tego co pamiętam. No i trochę mi się dostaje oczywiście, ale na szczęście ogniki nie są jakieś straszne, no nie bolą aż tak bardzo. Okej, okay, pięknie, 100 doświadczenia aż za ognika, wow. Okej, okay, wleciał gdzieś tu do chaty. Coś mamy? Niestety, z ogników nic nie ma, ale ogniki bardzo fajny przeciwnik w ogóle. Tak. Okej, okay, czyli co? Ognik pokonany. Czy to wszystko? Czy to był jedyny ognik w okolicy? Przejdźmy się jeszcze plażą, zobaczmy, czy nie ma tutaj jakiegoś schowanego ognika. No wydaje mi się, że już tam to nie będzie nic, zresztą tam nie przejdziemy sobie tak po prostu. Przepłynąć ewentualnie się kawałek. Możemy, no rzucimy okiem, czy przypadkiem nie ma jakiegoś ognika, nie? Jeśli się okaże, że jest, to sobie popłynę, a jeśli nie, to nie. Okej. Okay. No dobra, ale ja nawet bym chciał, to chyba tutaj i tak nie wyjdę na tę plażę. Bo widzicie, ma dosyć brzeg taki ostry, nie da się wejść na niego normalnie. Welka dostaje padaczki, jak próbujemy. Wytrzęsie ją normalnie jak nic. Okej. Okay. Coś tu ciekawego? Nie, no nie widzę żadnych ogników na tej części plaży, więc spoko, chyba możemy wracać. A zadanie jak wygląda? Okej, okay, no nie wiem. A tam było, że rozmnażające się ogniki, tak? No to kurde, coś tak dziwnie trochę. Tam dalej jest jeszcze statek, no nie? Rozwalony. No nie, no wydaje mi się, że spoko. No ale okej, przepłyńmy się. No kurde, no jak już mam zrobić zadanie, wydawało mi się, że jak zabiję tego ognika, to dostanę jakiś wpis do dziennika, no nie? Zabiję ognika, dostanę wpis do dziennika. Rymy normalnie szalone. Rubin skateboard one. Yeah! Dobra, ale... tutaj statek w sumie? Co on tutaj robi? Nie kojarzę tego statku. Zaraz się dowiemy wszystkiego. No okej, trochę odpłynąłem, to się teleportuję po prostu w drodze powrotnej. No ale tam był tylko jeden ognik, zabiłem go. O, jaszczura słyszę, okej. Okay. Może tutaj jeszcze jakiś ognik siedzi. Tu możemy sobie już wyjść normalnie, więc spróbujmy. Okej, okay, no mamy jakieś jaszczurki. Siema jaszczurze. Zaraz cię wyklepę również pięknie. Cyk, 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 jeszcze troszeczkę welcia, dawaj, dobra. Czy z niego coś mogę zebrać? Pazurki, okej, okay, może być. I kolejny jaszczurek, świetnie. Jakaś broń. I kostek, okej, okay, są kostki, jest impreza oczywiście. W ogóle welka, która brzmi jak bezi, to jest straszne. Dobra, mamy pazurki, rzućmy okiem. Co to za miecz? Skórzany mieszek, okej, okay, może być. Kiepski miecz półtora ręczny, to półtoraczek sobie leżał, fajny mieczyk. Całkiem, całkiem niezły. W Gothicu jedynce bardzo półtoraka lubiłem. Można go znaleźć tam, wiecie, można znaleźć w, na cmentarzysku orków, właśnie. Okej, okay, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, ech, prawo, prawo, co jest? Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo. Dziwna skrzynia. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo. O Jezu, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, prawo. Okej. 250 i 5 strzał. No nie jest to jakaś skrzynka, która jest super znakomita, bo jak widzicie, widzieliście, gdyby nie moja zręczność, to bym złamał tutaj bardzo dużo wytrychów. Okej, no ale wydaje mi się, że chyba ognik zlikwidowany, tak? Nie wiem, czy to chodziło o jednego ognika. A dobra, do miasta portowego idziemy jeszcze zniszczyć sobie kapliczkę Meliara. Skoro już jesteśmy tutaj blisko niej, to to zrobimy, a później możemy się udać i powiedzieć, że ognik został pokonany. No ale widzicie, nowa zbroja spisuje się świetnie, a szczury w ogóle prawie mi damage'u nie zadały, a to co mi zadały, to już oczywiście się wyleczyliśmy dzięki miksturze Konstantina. Więc zajebiście pięknie, yeah, to mi się podoba. Dobra, wyjdźmy szybko, zniszczmy tą kaplicę. Oczywiście no liczmy się z tym, że może nam wyskoczyć przeciwnik, tak jak tam wspominał Izgarot, że Beliar pilnuje swoich kapliczek i może się tak zdarzyć. Słyszę już jakieś gobliny. Szkielety gobliny, naprawdę najgorsze bydlactwo. Nienawidzę szkieletów goblinów. Ale okej, widzę, że Beliar wysłał swoje rzeczywiście najpotężniejsze sługi, ha, ha, ha. Znaczy, no wiecie, szkielety gobliny są bardzo wredne i nie lubię. Wyjątkowo paskudne bestyjki. Okej, było łatwo. Mam nadzieję, że jakiegoś demona mi wyślę. Okej, modlitwa, co? No nie wiem, nie mogę. Chyba, że muszę młotka użyć, nie wiem. Okej, wyciągnę sobie młotek. Może rzeczywiście muszę młotkiem. Nie wiem, co mam walnąć to? Gin zły, no, kapliczko zła. Okej, okay. No rzeczywiście. O, wow. O kurde, no takiego efektu niszczenia kapliczki to się nie spodziewałem. Cztery kapliczki pozostały. No welka, kurde, ale to było, powiem wam, całkiem fajne i nie, kurde, zajebiście bym rzec. Ej, to było fajne. Ten efekt rozwalania tej kapliczki. Dodatkowo właśnie w ogóle ten motyw z tymi kapliczkami. Welka tak walnęła w tą kapliczkę, ona się tak rozleciała. Kurde, zarąbista sprawa, bardzo mi się to podobało. No, 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 kurde.
ten modzik może przyznać, że niektóre jego mechaniki naprawdę są super przemyślane. Troszeczkę się dłuży ten mod, przez to, że nie mamy jednego głównego zadania i wszystkie tak naprawdę poboczne po części są jakimś takim głównym wątkiem fabularnym. Przez co może mod być trochę nudny momentami, bo musimy się bawić w jakieś mniejsze kłościki, żeby dotrzeć do tego większego. No tak to wygląda, ale w sumie dzięki temu mod też, widzicie, oferuje nam parę fajnych, naprawdę ciekawych modów. Gdyby tak połączyć właśnie te przygody Velai z życia złodzieja, kurde, to by był naprawdę tak jakby właśnie te osoby, które brały udział w tych obydwu projektach, jakby się zgadały, to razem mogłyby stworzyć naprawdę genialnego moda. Zobaczcie, no z życia złodzieja był chyba najlepszym modem, w jakiego grałem. Był po prostu wyśmienity. No nie wiem, nie znam lepszego moda chyba na razie do Gothica. Z życia złodzieja wygrał po prostu wszystko. A tutaj z przygody Velaiki są naprawdę, naprawdę bardzo, kurde, konkretne. Bardzo fajny modzik. Chociaż no brakuje tutaj czegoś, żeby... Brakuje jakiegoś elementu, ale no nie mogę narzekać. Naprawdę i tak się dobrze bawię. O, ty dokąd uciekasz, Jack? Co to ma być? Przed Velaiką takie sprinty? Hej, strażniku. Koniec problemu z ognikami. Ogniki nie będą już robiły konkurencji w twojej latarni. Niech to dunder świśnie. Robisz chyba wszystko, co możliwe, piękna damo, nieprawdaż? Wszystko, co w mojej mocy. No jasne, teraz okręty nie zawędrują przez przypadek na plażę. Wielu wilków morskich będzie ci niezmiernie wdzięcznych. Zrobiłem to z przyjemnością. Okej, diabelsko trudna kradzież mieszka. Chętnie bym sobie spróbował, dlatego saving myślę, że będzie optymalny na całego. Siema, Jacku. Trudna kradzież. Myk. 60 sztuk złota i 500 doświadczenia. Miło się z tym mogę wędziło. Teraz za każdą kradzież dostaję 500 doświadczenia. Naprawdę coś pięknego. To jest fajne, bo z każdą kradzieżą, po iluś tam kradzieżach otrzymujemy coraz więcej doświadczenia. Jak widzicie, teraz już to jest aż 500. No kozak. Okej, okay, myślę, że w tym momencie mogę skończyć odcinek. Hyt przez płot i jakimś ładnym widoczkiem tutaj na plaży na przykład sobie zapiszę grę. No i pamiętajcie, zostawić łapkę w górę i komentarz. Mówi Romy Skateboard i do kolejnych odcinków. Trzymajcie się na razie, cześć, pa pa!